14 maja 2010. Wycieczka, szalona wycieczka do Lwowa. No jedziemy, no trochę, pogoda trochę kiepska jest, tak? Jak tam, Kaziu, jak tam, wypełniłeś ten papier? Tak, Krystiana już, zoom. Dało radę, tak? No bo w locie, żeśmy... Tylko jeszcze 4 karteczek, jeśli by państwo... Już. Ale... Już tak, dobra, fajnie, czekam. Awery moce. Syn Amadeusza i Orożanga. Proszę państwa, on tutaj był troszkę niżej, no i piechotę, no powiemy tak, 400, 500 lat, też do katastrofy, i proszę, tutaj będziemy i tutaj już później cała reszta. Wytłumaczę to tego, Maria Konopnicka jest w tamtej stronie pochowana. Zapolska, Beusa, później Julian Konstanty Ordo, ale my będziemy później wracali, później. Dlatego, że tak, 20 równo dni. Dzieci już armią kalicyjską przez Łyczaków w górę i przez Zamarstynów pod Zamczy zrobili klesz. Armię kalicyjską wzięli po prostu w klesz. Panie wydajcie? To ja też za nas dotykam, tak? Całą wycieczkę. Fotografuję. To my zaraz widzimy. A te to domy mieszkali. A to były klasztor. Były klasztor dominikanów razem z dzwonnicą i nad oknem herb dominikanów. Dominik, jest pan. W muzeum, oficjalnym muzeum, znajduje się 500. U nas połowa. Proszę państwa, to jak my zaraz widzimy, kawiarnia pod lampą, czyli kawiarnia muzeum. No to jak dużo czasu mieć, to się wchodzi do środka, no pan by tam kamerował, jeszcze raz kamerował, a później by powiedział, bo ja mam tą przygodę, kiedy przyjeżdżają naukowcy. Przyjechali naukowcy, jak ich tutaj zaprowadził, to za 2 godziny ich wyciągnąć nie mógł. Ja mówię, na tyle jest ciekawa kawiarnia muzeum. Razem. Architekt Zygmunt Gorgolewski. Ten sam, że naprzeciw Marii Konopnickiej jest pochowany. Proszę państwa, on wybudował tą bryłę teatru. I projekt, i budownictwo. Ale żeby wam było ciekawiej, my stoimy na rzece, pod nami rzeka płynie, pod nami. I rzeka się nazywa Pełtwia. Pełtwia. My na rzece stoimy. Koryto będzie zostało zmienione między Tatrą, Skarka, Tatrą, Wielkim Zostałem. A ideje kurtyny w tej mydlanej bańce. Jak kiedyś Kohelet powiedział, marność nad marnościami, wszystko marność. Ale ciekawostka w czym, że takich kurtyn w Europie jest 3. Pierwsza w Mediolanie w La Scala, u Juliusza Słowackiego w Krakowie. Krakusy nie zapłacili za kurtyny. Jest faktem. I w Lwowie. Pytam u pana, czyja to flaga? Nie kobiety. Kobiety to flaga. Czyja to? To jest woda czarna. To jest Słyszałeś, co to jest? Były bank naftowy, ale szary budynek, łukowe okna. I pisze apteka na parterze pod złotą gwiazdą. Tam była zrobiona destylacja nafty. I pierwsza lampa naftowa. Ja tam byłem. Proszę państwa, ale o co chodzi? My widzieliśmy tam, gdzie muzeum, tak? Kawiarnia muzeum. Destylacja była tutaj zrobiona. Jan Zech w ogóle odeszedł od tych spraw. Żydzi przywieźli kilkanaście beczek nafty. I postawili tutaj. Zrób piwo. Thank you.
bo przywrócili do tam. Ona stała na stole. Ją przywrócić kosztuje najmniej. To jest $800 kwadratowy metr mieszkania. Ale co, Kasiu, chcesz zainwestować tutaj? Nie, ja mówię, przepraszam, to się nie za bardzo opłaca. Halo, teraz dam przykład, dobra? Żeby wam lepiej było rozumieć. Pospolitej. Ten pomnik, halo, sekunda, bo ja się zapytam. Bo on się nie nazywa, jak tutaj jest napisane. Antoni Popiel ten pomnik nazwał. I mieli wspólną kasę, tak? A żeby biskup nie ręki do kasy nie wpychał, niepodległość podmiejskowych miejscowych biskupów, jasno jak Boży dzień. I bardzo poważny człowiek, szalono poważny, nazywał się Paweł Szczęśliwy, Ambroży Przychylny, jego zięć, budują tą kaplicę Trzech Świętych. Czyli trzech świętych, którzy jeszcze krzcili prawosławne. To właśnie, bo się nie. No bo to deszcz padał, ja już tak nie tłumaczyłem. Odchodzisz nie z czarną żałobą, lecz blask cię opromienia. Odchodzisz dostojnie i dumnie, bo polskie życie zaczęło się wtedy. Zbigniew Herman. To nie ja, to oni, bakiarze. Ale najśmieszniejsze, że my mamy pomnik teściowy. Nie. Całkiem serio. Ja nie żartuję. Nie, no to jest dowcip, tak. Dlatego, że to tak, święty Jerzy walce na koniu, a teściowa zrobiona jak żmija. To jeszcze tak na rozweselenia. Oczywiście wszyscy katechizmy łzy znamy, prawda? No tak. To może taką powiem sowiecką trawestację tego katechizmu. To ty jesteś, polski chłop. Jaki znak twój? Sierp i młot. Gdzie ty mieszkasz? W jakim kraju? Nie wiem, zdaję.